No, numer 9, odjąd za 3 minuty. Właśnie jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, na plaży w Gdańsku, Stogach, najładniejsza plaża w całym tym mieście. Zapraszam, idziemy dalej. Redaktor Sławomir Ziemiński, Pomorska Telewizja Narodowa. No, przyjechaliśmy motorem, co widać, słychać, czuć. No, piwa nawet leżą tak naprawdę. Tutaj plac zabaw dla dzieci jest. No, a tu przystanek, skąd się odjeżdża. Czyli odjazdowy. Nowa pętla. Idziemy dalej, tam mamy baseny z wodą, jakieś kółka do kręcenia się dla dzieci, kolejki, zabawy, plac zabaw, różnego rodzaju są atrakcje dla dzieci, huśtawki, karuzele, piraci są tam też, o widać piraci, piraci muszą być. Proszę bardzo, piraci są. Tu mamy świeże pączki i pieczywo, jak widać, i zakupy biletu na tramwaj można sobie tutaj dokonać. Idziemy dalej. No tutaj już jest lato pełni, prawda, więc restauracja czynna, na świeżym powietrzu, można piwko wypić, można zjeść. Także tutaj jest elegancko. Tu mamy bursztyny. Tutaj można się zaopatrzyć w bursztyn. Srebro też. Tu bardzo nie wiem, 25. A tutaj wszystkie okulary i inne gadżety dla dzieci. Dom krokodyle. Tu mają też. No wiadomo. Plaża, Stogi. Lody się sprzedają też. Tam jest namiot. Duży namiot, gdzie kiedyś odbywały się tańce. Nie wiem, czy teraz są, ale kiedyś były tańce w takim namiocie. Teraz można pojeść. Tutaj mamy leżaki, parawany i rowery też można pożyczyć. 172. Tak wygląda tutaj. A tu co jest? To jest prysznic, prawda? Giełka prysznicowa. Komu za gorąco, to se tu wejdzie i się ochładza. Można tak i tak, no. Komu? Komu się nie chce do wody, to tu wchodzą w mgiełkę, tak zwaną mgiełka. Mgiełka taka, można się ochłodzić, tak fajnie jest. Widać, no tutaj zrobiła firma gdańskie. GIWK, gdańskie te wodociągi tam i tak dalej, nie, melioracja chyba, nie wiem. Tu mamy WC, jak widać WC to WC, kolejka, bo im się chce. No i teraz idziemy już na wejście na plażę. No jak widać, dzisiaj mamy wtorek 13, nie piątek, tylko wtorek 13. Zauważyć chciałem. No i wszystko normalnie jest. Tutaj plażowiczów dużo. Czasowiczów, plażowiczów. No i tubylce też się opalają, prawda? Tutaj rowerzyści zajechali. Też. No ciasno tutaj jeździć raczej. To jest pełno ludzi. Szapkę zakładają. Także tutaj. No to tutaj słychać, już po rosyjsku gadają. O, tutaj następny rowerzysta, już trzeci. Dalej leci. Dzieci małe. Popiskują sobie. No mama musi z piasku wyczyścić pewnie. No. Wiadomo, piasku nie wolno wynosić z plaży. Chociaż wielu ludzi wynosi ten piasek. No, no wolniej. Co tak szybko? Chłopaki szaleją na rowerach. A tu nie ma co, bo to, że można komuś krzywdę zrobić. Rowery dwa, ty i ja. O, proszę bardzo. Idziemy teraz nad
brzeg morza. Trzeba się będzie dzisiaj wykąpać, no bo jak inaczej. Temperatura 28 stopni. Tutaj mamy budkę. Właśnie nie budkę, taki duży, duża, wielka budka. Ratowników tu mają bulaje na wszystkie strony świata. I tam sobie ratownicy urzędują, pilnują. Oczywiście mają swoje wieżyczki, prawda? O, pies się zazłościł i szczeka. Za gorąco mu już chyba. Tutaj mamy zajazd rowerowy. Rowerów jest dużo. No, a tutaj puchar, widzę, stoi ratownik. Tam coś fruwa. No tak to wygląda na tej plaży w Sopocie. W Gdańsku Stogach, prawda? Nie w Sopocie. Jesteśmy na Stogach. Tutaj lata jakiś latawiec. Latawce są potrzebne. No, teraz zdejmiemy sandały. I dalej boso się pójdzie. Trochę ludzi jest na plaży, ale miejsca jeszcze dużo. Jak widać na filmie. Idziemy dalej. Tu sobie można leżaka pożyczyć. Też. Tutaj mamy ratowniczy ten pojazd specjalny. Kład taki, ale taki kład można powiedzieć bardziej ala samochód. Jeep. No i patrzymy się, no ratownicy są na wieżyczkach, na dwóch wieżyczkach obsadzone. No mówią, że ratowników brakuje, no tam na tamtej wieżyce nie widzimy ratownika. W ogóle są postawione tylko raz, dwa, trzy wieżyczki. Nie ma więcej. Czyli rzeczywiście ratowników jest brak. Pojechali za granicę pewnie pracować, no bo co, tam lepiej płacą niż u nas. Wszędzie są ratownicy potrzebni. No tutaj idziemy ubitą drewnianą ścieżką. Tam mamy boiska do gry. Siatkówka, piłka, nożna też. No idziemy dalej. Tu jest kabina do przebierania się z plusem. Specjalny numer ratunkowy 601 100 100 nad wodą. Można dzwonić, to tak jak w górach też ratownicy są, tylko że morscy, plażowi. No tam widać buduje się coś, bo już jest taki falochron postawiony. Tutaj kawałek przerwy. No chodzi o to, żeby tutaj duże statki wpływają, żeby na plaży jakieś zanieczyszczenia pewnie nie szły, no bo jakże inaczej. I tak dzisiaj mało parawanów, bo kiedyś była moda parawanowa i człowiek nie mógł przejść przez plażę, bo wszędzie parawany były. Teraz już tak nie ma gęsto z parawanami. To się trochę zmieniło jakby. No tutaj idziemy dalej. O Boże. Trochę dzisiaj ludzi jest na plaży, jak widać. Ale miejsce jest dosyć, bo tam wszyscy bliżej morza są. Tam przy wydmach jeszcze dużo miejsca. To się wszystko skłębiło. O. Tutaj, prawda, szalonki skabinowane. No, ludzi w wodzie dużo, i łódki są. Szalupa jest też. Ratownicy się gapią w góry. Patrzą, czy ktoś się nie topi. Szalupa jest gotowa do akcji.
No i wesoło na plaży jest. Ludzi trochę jest. No. Nie było. Tam jest zdać górki zachodnie, kierunek, ludzie się kąpią. Zapytamy się ratowników, jaka temperatura wody. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdański. Jaka temperatura wody dzisiaj jest? 20 stopni. 20. Aha. No właśnie. A ktoś się utopił, czy jeszcze nikt? Jeszcze nie na razie. To dobrze. A. No tak, babki tutaj zrobili. Ładne babki. To pani robiła te babki? Nie, synuś. Synuś, no. Ładne babki mogą być. Czemu? Pan nagrywasz jakieś dokumentacje? Tak, ja robię film dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. Ja jestem dziennikarzem. No to pani pozdrowi przez kamerę, no. A skąd jesteście? Z Gliwic. O, z Gliwic. I jak się podoba na plaży na Stogach? Super. To jest najładniejsza plaża w Trójmieście. Idziemy dalej. No. Tu jest, a tu jest trochę wolnego miejsca, może ja się tu zahaczę. No jak widać, to trzeba się rozebrać. No i pójdę się też kąpać. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziembiński z Gdańska. Ahoj. Skąd pan przyjechał, panie? Skąd pan przyjechał? Z Mazowieckiego. A, witam. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Robimy reportaż. No lepiej nie. No lepiej nie. No ja robię. Proszę pana. No trudno, no. Takie życie. Tu mamy port kontenerowy jeszcze. Widać.